Siema. Siemka. Słuchaj, temat grzeje, kurczę, no Ukraina... No zimno jest, jak grzeje. Tam, kurde, temat Ukrainy, wiesz co, grzeje w mediach. Może już trochę mniej, co do tego nie ma wątpliwości, że wiesz co, no, wszystko że... Wszystko się przejada, nie? Front się odsunął i pojawiły się inne problemy. Za chwilę pewnie COVID wróci i zaczną się jeszcze inne problemy. Ale ja nie o tym, wiesz co, bo to, co najbardziej teraz zauważyłem, moich znajomych grzeje. I tutaj chciałbym, żebyśmy... Spirytus. Tak. Tutaj chciałbym, żebyśmy liznęli temat, ale wiesz co, myślę, że to dla wielu osób będzie bardzo ciekawe. Ty jesteś blisko, znaczy blisko, no, ty wiesz więcej niż większość statystycznych ludzi. No właśnie nie wiem skąd, kurde. Ja ale to... może powiesz. Wiesz co, temat, tak jak powiedziałem, grzeje ludzi mega, temat ładunku jądrowego. No ale? Miało się nie wydarzyć, ale załóżmy, że się wydarzyło. I tutaj, wiesz co, zanim odpowiesz, chciałbym się ciebie zapytać, jaki jest zasięg działania, jakiej wielkości jest to urządzenie, bo wiesz, większość ludzi kojarzy to z samolotem, który nadlatuje, niesie jakąś ogromną bombę. Czekaj, no. O co chcesz zapytać, bo ładunków jądrowych to mamy za świecie bomb różnych. To z grubsza. Taki, którego powinniśmy się obawiać. No bo no zakładam, to... że samolot to pewnie nie doleci z tym. No nie, no to mówimy o rakietach typu Iskander ruski. Dokładnie. Ewentualnie, no Iskander nawet nie, bo one mają zasięg 320 km. Bardziej Sarmat, one mają 10 tysięcy km. To są doruskie rakiety nazywane przez Stany Zjednoczone, no państwa NATO, Shatan 2. I one mają zasięg 10 tysięcy km. To jest taka ich wysyliwane są z silosów. No i jak przypierdolą, to jest słabo. Tak? No, słabo. A czy to jest jedyny, powiedz mi, czy może... No nie, jest tego, mówię, od metra. To, jeśli chodzi o bombie atomowej, to można poświęcić cały odcinek na ten temat. I poświęcimy. No dobra, no ale to co, że coś, że rzucą na NATO? Wiesz co, ja bym w to nie wchodził tak, tylko że wiesz, wiele rzeczy miało się nie wydarzyć, ale zakładamy scenariusz, że się wydarzyło. Aha, no i zapytam cię... Ja to mogę się o służbach specjalnych wypowiedzieć. Rozumiem, ale połączenie o atom, nie? Bo coś wiesz, takiego jest. Wiesz co, powiedziałbyś mi, czy jest możliwość, żeby w mniejszej skali ten ładunek został dostarczony na terytorium Warszawy? Pewnie większość ludzi nie wie, wiesz. Aż zasiądę, kurde. Ale wiesz o czym mówię. Znaczy, no wiem, myślę, wiem. Chcesz wykończyć, kurde, tych wszystkich polityków w Warszawie. Nie, żyć, co ty. Nie, to w ogóle nie o tym. No natomiast, dobra, słuchaj, wiem o co ci chodzi. No. Zaraz, moment. Czekaj, bo mnie zaskoczyłeś. Jest taka możliwość. Ruscy mają. Podejrzewam, że nie tylko Ruscy. Była pora afera nawet z tego czasu, jak pierestrojka wchodziła, że im to zaginęło gdzieś, bo mieli kilka. Nie. No tak, tak. Że to sprzedawali, bo oni lubią. Jest to wielkości takiego dużego, nazywają to bomba walizkowa. Atomowa bomba walizkowa, jądrowa bomba walizkowa, jak to woli. No to jest wielkości, kurwa, no. Coś takiego. Na plecy ciach pociąg i jedziesz do Warszawy. Czyli wartość w tonach trotylu to jest 20 ton trotylu, jakby wybuchł. Ubrać. I zasięg śmiertelny promieniowania 300 metrów do 500 metrów, zależy jaki teren. No to jest to możliwe. Są jeszcze brudne bomby, ale wolałbym na ten temat podyskutować, jak się bardziej przyjmę, bo zaraz mnie zapyta, ile jest bunkrów w Warszawie. Zapytam cię. No, ale to nie dzisiaj. Wiesz co, ja się domyślam, że w tej Warszawie to może coś zostało, ale wiesz, w mniejszych miastach, które są dookoła Warszawy, no różnie może. Ja przynajmniej się nie orientuję. Pewnie część zasypali, bo na chuj taki bunkier, nie? I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. No wojny nie właśnie, będzie. Właśnie, wiesz co, ja ci powiem z takich ciekawostek, w jednym z bunkrów w Warszawie, ja pracowałem na dyskotece lata temu i to miał być mega schron, wiesz, no, przygotowany, atomowy, jeszcze wybudowany w tym okresie zimnej wojny. I rzeczywiście to naprawdę robiło wrażenie, tam były kanały, jeden szedł do budynku KC, drugi kanał gdzieś tam pod Warszawą szedł dalej i tak dalej. Chodziłem po tych kanałach. Jeden do pałacu. Do pałacu. Natomiast wiesz, jeżeli robimy z tego dyskotekę, być może teraz jakaś już, nie wiem, hurtownia tam jest, czy cokolwiek jeszcze, no to domyślam się, że większość tych okolicznych mieszkańców nawet nie wie, że ten schron tam dookoła, wiesz, gdzieś blisko nich jest. No nie, no tak jak nie wiedzą, gdzie są ujęcia wody, wiesz, gdzie jest ujęcie wody pitnej w Płońsku? Wiem. A w Warszawie? A w Warszawie nie. Ale wiesz, ale już domyślam się, że szkoły, że nauczyciele nie wiedzą, gdzie te dzieciaki ewakuować, gdzie są te schrony, gdzie z nimi uciekać, jak się ratować, wiesz, no nie wiem, szpitale, jakieś inne miejsca. No dobra. Temat trudny, ale nie odpuszczę ci, jakbyś mógł się przygotować na następny odcinek, byśmy o tym pogadali. A teraz o Ukrainie. Kilka słów.
Wiesz co, wklepywałem w internet straty Rosjan i większość stron, nie wiem dlaczego, czy to jest jakoś celowo, czy to zupełny przypadek, ale większość stron o stratach Ukraińców, większość stron podaje straty Rosjan. I bardzo dobrze. Medialnie jest to bardzo dobry chwyt, nie mówimy o własnych stratach, bo ja się identyfikuję z wojną na Ukrainie, jestem po konkretnej stronie. Nawet jak Sikorski się identyfikuje, bo możecie mnie tu zjeść, ale Sikorski po prostu pokazał dla mnie patriotyzm, bo się cieszy z rozpierdolenia niemiecko-rosyjskiego gazociągu, bo pogodził kurde nam dwóch wrogów, których notabene wszyscy krzyczą, że Niemcy i Rusy najwięcej nasi wrogowie, tak? Mógł jakiegoś innego komentarza użyć, bo trochę słabo to wypadło, świat to jakoś może nie zrozumiał tej intencji, kurde. Ale pogodził dwóch wrogów naszych, tak? Pogodzi. Na lata. No tak, będą teraz spawać tam. Tak, że się tak łatwo nie da zespawać. W każdym razie, jakie straty mają Ukraińcy? Przesiedleńczo, czyli ludzie, cywile, którzy mieszkali gdzieś na danym terenie, na dzień dzisiejszy ocenia się, że 7 milionów ludzi się musiało przesiedlić. Mhm. Emigrowało ponad 6 milionów. To jest tragedia. To są tragedie ludzkie. Jeśli chodzi o straty wojskowe, one są też nie tak za mocno omówione, ale tam się raz chyba doradca Zełenskiego wysypał gdzieś tak w lecie, że w maju i czerwcu mieli największe straty wśród żołnierzy i wtedy ginęło dziennie od 100 do 200 żołnierzy ukraińskich. To średnio, skala jest taka, ale to jest tak, myślę, że oni nie mają tak wielkich strat jak Rosjanie. Ale tak gdzieś tam czytałem, że 10 tysięcy, 15, myślę, że max 20 tysięcy żołnierzy na dzień dzisiejszy żołnierzy ukraińskich poległo. Ale poległo? Poległo w boju. No. Myślę, że drugie tyle jest co najmniej rannych, jak nie więcej. Mhm. Także to są takie wyłączonych z walki. No, to są takie straty, jeśli chodzi o Ukraińców. No nie mówimy tutaj Czyli jak to procentowo mniej więcej do ruskich wygląda? Przynajmniej z tego, procentowo jest ciężko to szacować, bo armia ukraińska też się nie chwali, jaką ma liczebność. To, co było na stronach, to się nie liczy. No. Są różne takie, myślę, że bojowych jednostek na dzień dzisiejszy jest na pewno więcej niż 150 tysięcy żołnierzy pod bronią zawodowych. Mm-hmm. Może do 200, nie wiem. Ale są takie cyfry, ja wiem, że mogą być zaskoczeniem, że mówi się, że ogólnie na Ukrainie ludzi pod bronią HK, profesjonalnego żołnierza, żołnierza specjalnej jednostki, tak jak Azow, po starego kałacha ocenia i ostatniego harcerza w wieku 16 lat, który gdzieś tam stoi na patrolu 300-500 kilometrów i na checkpointie na drodze i patrzy, kto jeździ. 500 tysięcy do miliona. Także ten walec rosyjski ze 150 tysięcy będzie miał. No dobra, a jak powoła rzeczywiście tych te mówię ci, tyle jest ich teraz. No, myślę, że więcej też nie są w stanie. No ale tutaj, a ja mówię o Ukraińcach, nie? Takie są ich liczby. A powiedz mi, a jeżeli Rosjan, inaczej, jeżeli Putinowi uda się powołać to, co on tam obiecywał, przynajmniej, nie wiem, siłą, groźbą, terrorem, jakkolwiek, to jak to będzie wyglądało wtedy? Armia rosyjska to jest... Byłeś blisko powiedzieć radziecka, ale... No dla mnie to Sowieci cały czas. Nic się nie zmieniło. No tak. Liczy się 800 tysięcy, z tym, że to widzisz, to jest wszystko rozbite na 5 okręgów. Wschodni, zachodni, południowy, centralny i arktyczny. I w każdym okręgu tam jakieś różne jednostki stacjonują, w tym północnym to są ten arktyczny, praktycznie to flota. No ale tej lądówki jest 250 tysięcy. Mhm. 250 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych. Także to jest... tak nie za dużo. No, wiesz, no, jeśli OZER rezerwy powoływał, no to przede wszystkim do wojsk lądowych. No. Tak? Myślę, że jego rezerwy to jest max milion ludzi. Mhm. Ale do wszystkiego, nie? No ale widzisz, jakie jest nastawienie rezerwistów do służby wojskowej. Bo niekoniecznie. No wcale im się nie dziwię, że tak wiesz, na jakieś tam... Ale jeśli chodzi o sprzęt... No. Jeśli chodzi o sprzęt, ja się posiłkuję trochę. No słusznie. Bo to są cyfry takie dosyć mocne, no ale nie będę tu walił wszystkim, nie? A może inaczej. W użyciu mają około 4000 czołgów. Mhm. Na konserwie mają jakieś 20 tysięcy. Mieli, oczywiście wszystko mieli, nie? Jeśli chodzi o transportery, w użyciu mają 20 tysięcy, na konserwie mają jakieś 20 tysięcy. No. Tylko pamiętaj, że czołgi są nawet te 64 na konserwie. No to takie kurwa trapy, że z nich już chuj będzie, nie? No. Także to są takie liczby, jeśli chodzi o sprzęt bojowy. Jeśli chodzi o...
O straty rosyjskie też, o których żeśmy ostatnio mówili, no to są naprawdę poważne. Bo sprzęt da się odrobić, nie te... Ile no tak szybko cię... chyba też nie odbudujesz tego. No to, to są lata, nie? No. Ale sprzętu, z tego co najświeższe dane podają, to straci 2,5 tysiąca czołgów, 5 tysięcy transporterów, 340 systemów rakietowych, samolotów chyba 240 i 230 śmigłowców. No ja mówię o tym ogólnym. No 15 okrętów, w tym krążownik Moskwa. No, to jest... I liczy się, i Ukraińcy podają, że zabili, wyeliminowali z pola walki poprzez zabicie, bo eliminacja też może być po to, że jest ranny, ale trwale, czyli zabili 60 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Niech to będzie nawet 40, bo Ukraińcy zawyżają. To niewyobrażalne. No to drugie tyle, 40 tysięcy nie jest. Ranny masz 80, prawie 100 tysięcy żołnierzy wyeliminowanych. No to nawet niewyobrażalne. I to nie są poborowi, którzy pójdą jako mięso armatnie. To są kierowcy czołgów, BWP-ów, obsługa rakiet. Czyli to, co jeszcze się znało. Saperzy, kurde, snajperzy, komandosi, których specnaz sam przyznaje się, że ma dosyć spore straty. Także w cholerę żołnierzy poległo. I z jednej i z drugiej strony, ale rosyjska armia jest w natarciu. A armia atakująca zawsze musi być większa. No tak. A teraz kto atakuje? No teraz to w drugą stronę. Tak, że dzisiaj, bo dzisiaj jest który? 10. No żeby to było ważne, bo dzisiaj, bo potem to ludzie się powinieneś położyć. No dziesiąty. Dzisiaj była odpowiedź Putina na to, że i most kerczeński został rozbity. Notabene on nie jest jeszcze uruchomiony, tak jak to niektóre media twierdzą. Zaatakował Kijów, Lwów rakietami na pierdziela w cywili. To się źle skończy, bo to się źle zawsze takie rzeczy kończą. Ale to też pokazuje, że to już jest ostateczność, bo jemu tylko już rakiety zostały. No i bomba atomowa. Bombą atomową nie zaatakuje. Nie. Bo taka bomba to jest koniec Putina i jego sojuszy. Do tego dochodzi jeszcze to, że mu się sypie jego imperium. No, kocioł kaukaski się sypie. Tam zaczynają gadaj do mikrofonu, bo wiesz co, ja tam się upomnę cię, bo... Tam, no nie, masz rację, bo jest nowy sprzęt mamy. Tak, właśnie. Tam się sypie, tam niby Kadyrow rządzi w Czeczenii, ale w Dagestanie zaczynają się ruchy oddolne. I jeśli tam mu pójdzie się walić, to mu odejdzie ropa, bo tam stamtąd ma bardzo dużo, tam są w Morzu Kaspijskim, są jedne z większych pokładów ropy, którym dospinuje Rosja. Czyli co, jeśli go odetną od ropy, no to stanie mu, staną mu te czołgi, nie? Wiesz, politycznie go załatwiono i finansowo też, bo mimo wszystko on od Niemców brał kasę za ten gaz. Nie oszukujmy się, no to nie wiem, kto za tym stoi, albo wiem, ale nie powiem. To jest dobre, nie? Jest jasne, dobre. Że Jankesi. No. Ale pogodzili w ten sposób, załatwili wszystkie interesy, jakie mieli do załatwienia. Odcięli Niemców od Rosjan. Koniec, kropka. Znaleźli miejsce w szyku. Nie ma co się tu bulwersować, że to... Ja nie wiem, dlaczego niektórzy politycy wykazują złość. Bo to tak czasem można odebrać, że ten Nord Stream został uszkodzony. No to chyba powinniśmy się cieszyć, no, tak? No ja też jestem tego zdania. Zostały dwie nitki. No. Przez Białoruś i przez Ukrainę. No. Ruscy nie mają wyjścia. Muszą przez nas pchać gaz. No. My ja to powinniśmy szampana otwierać. Też mi się tak A nie tu pluć, kurde, że Nord Stream się rozleciał. Nie, to może wiesz co, bardziej w tym kontekście, że to było dzień po otwarciu tej naszej rury, tam z północą. Z Norwegią. No i zastraliśmy się, bo to przy Bornholmie walnęło. Tak, i dlatego, że to wiesz co, było duże zaskoczenie, bo nagle się okazało, że coś, co się chyba wydarzyć nie powinno, się wydarzyło mimo wszystko. Wojna jest nieprzewidywalna. Ja tak samo jak, nie wiem czy wiesz, wczoraj płonął, to Ukraińcy nazywają, to w Moskwie stoi, nadajnik telewizyjny, oko Saurona to nazywają. No. I okazało się, że ktoś go podpalił w Moskwie. No są nagrania z tego, także wiesz... Nie zdziwię się, jak za 2-3 dni pierdolnie bomba na Placu Czerwonym w mauzoleum Lenina, nie? No bo Ukraińcy nie powinni, wiesz, teraz zaczęła się wojna, Putin odleciał jak dla mnie. Tutaj pytanie teraz, co zrobi racjonalne, nie, trudno powiedzieć, on już odsuwa generałów od stanowisk, zmienia, czyli to są nerwowe ruchy. Wieża atomu nie może użyć,
bo oni nie dlatego, że on się boi wojny atomowej. On ma wojnę atomową wypaloną. Tak. Ale w tym momencie odcina się od Chin, bo Chiny już kategorycznie zapowiedziały, że nie poprą takiego wydarzenia i są przeciwne. Odetnie się od wszelkich dostaw. To będzie koniec Rosji Wielkiej. Jak mi bo ta, i ta notabene, ta bomba taktyczna, bo tylko takiej by chciał użyć, ona na froncie nic nie zmieni. No. Ona uderzy w któreś miasto. Psychologicznie to, jak widzimy Ukraińców, to tylko może jeszcze bardziej wkurwić. No ale mówię tutaj o tej naszej części bardziej. Wiesz, to, mniej Ukraina, bardziej nasza część. Wtedy wiesz, co zrobią. Ja wiem. Zapowiedzieli, ja wiem, że. Ja wiem. Znaczy, mam flota nadzieję, czarnomorska. Mam nadzieję, że tak będzie. I tak by zrobili. Oni to chyba to było. Myślę, że ten przekaz z Nord Streamem. No. To było pokazanie Putinowi, że my nie żartujemy. A ten most kerczeński to było drugie. Tak, do przypomnienia, my nie żartujemy. No, to bo tutaj, jeśli chodzi o most kerczeński. Spóźniony prezent. Tak, ja się nie będę wypowiadał, w jaki sposób go zniszczono. Czy to była łódź podwodna, czy to były. Ciężarówka podobno. Ciężarówka, nie chcę się na tym wypowiadać, ale dla mnie to jest wywiad ukraiński, agentura ukraińska, wzmocniona. Wzmocniona sprzętem amerykańskim i zapleczem amerykańskim. To chyba nie koniec, taka, kropka. Nie taka prosta sprawa wjechać, wiesz. Nie, nie, i to nie jest taki mostek nad rzece. No. To nie jest most. Przez skrę. W każdym razie Putin go 2008. Wiesz, nie, ja kurczę, jednak mimo wszystko chwilę cię pomorduję, ale dosłownie moment. Powiedz mi taką rzecz, bo ty cały czas racjonalnie próbujesz oceniać. Powiedziałem, że odleciał. Tak, ale cały czas mówisz racjonalnie, nie? Czegoś nie zrobi, coś tam i tak dalej, bo mu coś tam się zaszkodzi w jego polityce i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko racja. Tylko wiesz co, jak ja kiedyś z jednym z waszych tam od ciebie z roboty rozmawiałem, wiesz, on mi tłumaczył dosyć klarownie pewne rzeczy. Wiesz, że logika jest ściśle przypisana do miejsca. I coś, co nam się wydaje logiczne, z punktu widzenia Rosji wcale logiczne nie musi być i w drugą stronę działa dokładnie tak samo. Zgadza się. To, co myślą Rosjanie, nam może się wydawać kompletnie nielogiczne, ale oni w swojej polityce, w swoim sposobie myślenia mówią, kurde, to jest okej, tak powinniśmy zrobić. I teraz do czego zmierzam? W dwóch żołnierskich słowach. Chłop ma 70 lat. Jemu już naprawdę tego życia niewiele zostało. Straszyli go wszyscy jakimś trybunałem, że gdzieś tam wyląduje, że będą go sądzić i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że on się w jakikolwiek sposób przejmuje tym, że ktoś mu tam mówi, że gdzieś go tam osądzą za zbrodnie jakieś, tak, że on się przejmuje? Chłop ma 70 lat. Znaczy ja powiedziałem, że jest się przejmuje. Jest na ostatniej wojnie w swoim życiu, wiesz. I ja domyślam się, że proces decyzyjny o użyciu jakiegoś ładunku jądrowego, no właśnie, to nie jest on. To nie jest on, to jest cały sztab ludzi i być może na końcu ktoś powie, nie no, Władimir, kurde, no bez przesady. No. I taką mam nadzieję, wiesz, no że tak, tak się będzie. Wydarzy. Ale wiesz, domyślam się, że tego typu opowiadanie, że czegoś nie zrobi, bo się obrażą Chiny, bo się obrazi coś tam, wiesz, stary kurde. News wczoraj. No. Nic wczoraj. Już ekipa Putina próbuje się spotkać z Amerykanami. I to jest nadzieja. I to jest, pokazuje, to, że jednak racjonalność w nim została. No. Druga rzecz. To nie jest tak, no, jak powiedziałeś. To jest cały szereg ludzi, cały szereg mechanizmów, żeby ten Putin nacisnął ten guzik. No. On nie naciska go tutaj, a wciski poleciało. Nie, guzik, tylko jakaś karta podobna. To już takie rzeczy się próbowali. Już to, nie chcę tu się odnosić do historii, ale już jeden pułkownik rosyjski zatrzymał całą komendę wysłania rakiet na USA. Było to w latach bodajże 70-tych, 80-tych, więc to nie robi tego Putin. To tak no między nami. To całe szczęście. Wiesz, następna to rzecz. Widzimy, jak ta armia jest rozwalona. No. Taki pewny jesteś, że te rakiety latają? Nie, a to tego w ogóle nie jestem no pewien. No właśnie, no. Nie, to jest taka już dygresja, nie znaczy, taki żart. Ja mam nadzieję, że one nie latają, wiesz, no, ale, że to jest no, taki no, straszak, wiesz. No, ale myślę, że właśnie po to był ten Nord Stream, po to był ten most kerczeński albo krymski, jak to woli, po to, żeby pokazać Putinowi, że uderzymy w miejscu, którym się nie spodziewasz. No, no. I dlatego dano mu do myślenia. Nie wiem jeszcze, jak mu dadzą do myślenia, no ale myślę, że to były zapowiedzi Bidena, że zajmie się Nord Streamem i się zajął. Nie wiem, Biden jakoś mało wiarygodny. No ale jednak tego powiedział, ale i zrobił. Tam, coś tam, no coś w chłopie. Także mówię, dla mnie to tak wygląda, a poza tym Putin ma problem, już ma duże problemy wewnętrzne. Naprawdę te problemy są jak na Rosję, zaczęły się bardzo duże problemy wewnętrzne. A idzie zima, no wiesz, nie idzie wiosna, wygląda, nie będą rosły jabłka na drzewie, że se zerwiesz. Tak, to wygląda źle, wiesz, ja się im wcale nie dziwię, że oni się na niego tam zaczynają denerwować trochę. Być może chłop nie wiedział, nie mam żadnego pojęcia, jak wiesz, to jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. No. Tam gorsza sytuacja jest taka, że do władzy po Putinie próbują się dorwać jeszcze więksi radykaliści niż Putin. No czytałem właśnie, że tam... No właśnie, i tu może być duży problem, ale no zobaczymy, no pożyjemy.
No dobra. Jest no. nadzieja. Jest nadzieja. Dobra, dzięki wielkie.